A, zielony bezkres meduzowych pól. Właśnie tutaj można poznać surową naturę, choć czasami wychodzi bardziej al dente. No, świetnie. Au! Au! Auć! Au! Skalmar, wszystko w porządku? Nic nie jest w porządku, pąklogłowie. Czy wyglądam, jakby było? No, twój nos wydaje się dość spory. Znaczy się większy niż zwykle, bo przeważnie jest niemały. I wyglądasz jakoś lepko, no i... Ojeju, jesteś łysy! Zawsze byłem łysy, ale teraz jestem pokąsany! Cóż, według meduzowego poradnika ciężkie ukąszenia można skutecznie leczyć, aplikując grubą warstwę galaretki króla meduzy na dotknięte miejsca. Król meduza? W takim razie chyba czeka cię wyprawa na łyżkowidelcową górę i straszna śmierć we wściekłych mackach króla meduzy. Ała! Zostanę tutaj zwijając się z potwornego bólu. W porządku! Nie martw się, Skalmar! Przyniosę tę galaretkę króla meduzy i nasmarujesz się nią, gdzie tylko zechcesz! Ładne! Nie wytrzymam! Uwielbiam otwierać prezenty! Pora na meduzy. Dziś zapoluję na roboty. Świeży, jak powiew wiosny. Sam raz na mnie. Auć! Czuję się jak świeżo wyciśnięty. O, sosie! Rety, Patryk na pewno chciałby mieć to już z powrotem.
mnie? Kolejne znalezisko dla Patryka! Błyszczy! Świeży jak powiew wiosny. Hej, Gacuś, co tam? Wow, skok na bungee za złotą łopatkę. Muszę być w niebie. Stoisz przed Spongminatorem! Uwielbiam otwierać prezenty!
było tor. Już łapię. Patryk musi zrobić pranie. Rety, Patryk na pewno chciałby mieć to już z powrotem.
Mam wszystkie twoje komiksy, zabawki i listy. A? Że co? A, tak. To ten gąbczasty dzieciak. Że Patryk jest otoczony przez roboty i potrzebuje mojej pomocy. O, a nie. Zdaje się, że chodziło o wymasowanie mi stóp. Cóż, jeśli masaż twoich stóp pomoże Patrykowi, to lepiej zabiorę się za masowanie. Pomocy! Zmuszają mnie, żebym bił sam siebie! Masowanie twoich stóp nie działa. Chyba spróbuję bardziej bezpośredniego podejścia. Przytniesz mi paznokcie? Nadchodzę, Patryk! Kolejne znalezisko dla Patryka! Uwielbiam otwierać prezenty! To była kupa zabawy! Muszę to kiedyś powtórzyć! Patryk musi zrobić pranie. Zbyt ładne. Nie wytrzymam. Wciśnięcie jednego przycisku daje największą radość. Wcisk, 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 wcisk. Sam raz na mnie. Ała! Czuję się jak świeżo wyciśnięty.
hej, SpongeBob! Całe szczęście, że jesteś bezpieczny, Patryk! Oczywiście, SpongeBob! Czemu miałbym nie być? No, roboty i takie tam! A tak, znalazłem coś dla ciebie. Nie wiem, co to, ale wygląda na ważne. Dzięki, Patryk! Powiem ci jedno, cała ta bieganina strasznie mnie zmęczyła. Może przejmiesz ode mnie pałeczkę? Dobrze. Orety, orety, orety! Ile jeszcze mam ich tarp? Drewniane prezenty. Zaczynamy! Hej, ty pąkloogłowie! Uważaj, gdzie leziesz! Skała do mnie mówi. O, potężna skało! Jestem do twoich usług! Tu na dole, ty różowy pacanie! O, cześć, panie Plankton! Zamierza mnie pan dzisiaj wyparować? To bardzo kuszące. Niestety znalazłem się w niepożądanej pozycji, wymagającej udzielenia ci pomocy. Wczoraj też znajdowałem się w niepożądanej pozycji i teraz boli mnie szyja. Słuchaj uważnie, przyszły wielgachny Słogusie. Idź do meduzowej jaskini. Trzymaj się instrukcji ze znaków, które zobaczysz. Na końcu jaskiń nadal będziesz różowym głąbem, ale powinieneś wiedzieć, jak pokonać roboty i odbić kubełek pomyj! A potem mnie wyparujesz? Może oszczędzę ci życie, żeby zmusić cię do pracy w fabryce tanich podróbek markowych portfeli. O, dziękuję! Straszna, ciemna jaskinia. Wiele lepiej.
Czysta jak łza! Portki SpongeBoba chyba na niego nie pasują. Śliczniutka błyskotka. Rajuśku, kolejna! Każdym jest prezent! Ała! Czysta jak łza! Nie było ci tam smutno samemu? Zmierzcie ich! Jeszcze! O wiele lepiej! Hej, moje plecy już nie bolą! Ała! Czysta jak łza! Portki SpongeBoba chyba na niego nie pasują! Orety! Ah!
Kalmar powiedział mi, że szukasz króla meduzy. Tak? Dobrze się składa. Ten potwór atakuje moich dobrych klientów w sam środek rufy. Podobno można go znaleźć na szczycie Łyżkowidelcowej Góry. Złap tę bestię na haczyk, żeglarzu. Ojej, panie krab. Zobaczę, co da się zrobić. Dzień dobry, pani Puf. Witaj, Patryk. Mam dla ciebie zadanie. Ojej! Znalazłam złotą łopatkę, ale roboty z wyspy ją ukradły i wrzuciły do jeziora. Jeśli wymyślisz, jak ją wydostać, możesz ją zatrzymać. Jaha, pani Puf. Ale się błyszczy! Robot robi bum! Oh, wow!
Portki z SpongeBoba chyba na niego nie pasują. O, to robi bum. Czysta jak łza. Drewniane prezenty. Sporo mamy tego noszenia. Są to listy. Ile jeszcze mam ich targać? Czysta jak łza. Zmiażdżę ich. O, jeszcze.
Portki SpongeBoba chyba na niego nie pasują. Rajuszku, kolejna! Jedna. Patrz w dół, Patryk! Nie patrz w dół! Ha! Spojrzałem! Zmierzcie ich! Bańka! Ojejciu, wszyscy dzisiaj są tacy pomocni! Idź tamtędy ostrożnie. Król Meduza jest na szczycie tej drogi. Powodzenia! Łatwo... Dzięki, kumplu Bańko! Świeży, jak powiew wiosny! Wiedziałem, że król Meduz jest wielki, ale żeby miał taki piękny głos... Ah!
błyszczy. Czuję się jak świeżo wyciśnięty. Stoisz przed Spongeminatorem. Świeży jak powiew wiosny. Uwielbiam otwierać prezenty! Rety, Patryk na pewno chciałby mieć to już z powrotem. No widzisz, łatwizna. Przy właściwym nastawieniu umysłu i mięśni możesz osiągnąć wszystko. O, tak!
Teraz czuję się dużo lepiej. Wszystko dla mojego kumpla z Kalmara. Mogę trochę wsmarować? A może po prostu dam ci to? Powiedz mi, że nie prowadziłeś! Oczywiście, że nie, pani Puf. Nie mam nawet prawa jazdy. Ach, dobrze. Miałam tylko kolejny zły sen. Błyszczyk! Jakuza. Portki SpongeBoba chyba na niego nie pasują. Ała! Ała! Zmiażdżę ich! O wiele lepiej! Ej, to moje! Każdym jest prezent!